Hej, hej, hello! Dzisiaj jedziemy do sklepu, dzisiaj jedziemy do zdjęcia, żeby porobić, na jakieś lekcje. Mama jedzie do sklepu i tata idzie do sklepu. Nie. Także jedziemy do sklepu na zdjęcie, stąd ten mój po prostu ekskluzywny czederski outfit. Tato, nie masz internet! Słońce siedzi. Tato, nie masz internet! Słońce świeci. A to nie działa. Więc trzeba wykorzystać leśne jesienne sprawy. Leśne jesienne. Mama, no. Ale gdzie jedziemy? W sklepu. Do lasu na grzyby. O! Także ja gram to. Mika. Okej, więc zdjęcia zrobione. Wyszło dzisiaj czederskie. Dużo, kilka różnych. Dobre miejsce na słońce, oświetlone. Tak, jak takie jest słońce, to trzeba się wybierać na zdjęcia, bo fajne zdjęcia wychodzą. Więc jedziemy teraz do sklepu. Na zakupy. Ja dzisiaj zjadłam jedną bułeczkę do kawy i później zaczęliśmy sprzątać w domu, bo po prostu w domu była taka rewolucja, jakby po prostu... Tu na kamieniach kładzie. Dobra, Nesta gong zrobimy. Lara se zarzuca, bo się tak słońce świeci. Może po prostu... Ale zimność, 7 stopni. No, już taka typowa jesień wczuć. Ktoś mi czapkę ukradł. Ale dobra, ciepło, fajnie. Tej czapkę patrzę przez okno, a ktoś mi buchnął czapkę. No bo moje nie wiem, gdzie są. Trzeba wyciągnąć, bo ja w ogóle też tam miałam jakiś taki płaszczyk, a to już jest niestety klimat zimny panuje. Więc jedziemy teraz na zakupy. Właśnie a propos, jestem głodna, coś trzeba kupić na obiad. Tam jakieś pierożki mieliśmy kupić, nie? Może jakieś będą. To taki, wiecie, szybki obiad trzeba zrobić. Która to w ogóle godzina? Druga. No mi się wydaje, jakby było dużo później. No też mi się wydaje. Nie? Jakieś może, takie... Bo tak sporo tego wszystkiego tak... Jak na Karpaczek tutaj. To miejsce. Tam wyżej. No. I co miałam powiedzieć? I tak, jutro znowu poniedziałek, te tygodnie tak strasznie szybko mijają. Czy wam też tak mijają? Bo po prostu mi tak tydzień szybko mija, dlatego że w poniedziałek i we wtorek mam zajęcia. Gdy już minie poniedziałek i wtorek, to już jest z górki, bo mam 2 dni w domu, później tylko jeszcze piątek idę na zajęcia i już tydzień minął i jest weekend, a weekend to mija jeszcze szybciej. I tydzień za tygodniem tak leci, że po prostu to jest szok. Co niedługo już będą święta, nawet się nie jak to się mówi, nie spojrzymy, nie obrócimy, a już święta. To w sklepach już dawno tutaj są rzeczy świąteczne, ale po prostu czas leci jak szalony. Także jedziemy na te zakupy, coś do jedzenia. To trzeba zrobić szybkiego. Nie wiem, czy od razu do Lidla czy do Willisa jeszcze skąpić. Jak co, nic tam nie potrzebujemy takiego z Willisa, to może tam, do tego Lidla, czy co? Właśnie można szybko Willisa przeskoczyć. Mi się nie chce. Czasami tam są promocje. No to mi się nie chce tam iść. To jak wskoczę? To ja poczekam. I w sumie tak zleciała nam niedziela, prawie zleci raz, dwa. Muszę pędzlą umyć na jutro do szkoły. I tyle ciekawego. Dzieci weekend bez telefonu, bez telewizora, bez internetu. Całkiem, ale dzisiaj już całkiem już lepszy, dzisiaj już i spokojniejszy i wszystko, nie? Trochę odwyk im robimy, żeby powrócili na odpowiedni tor, bo za bardzo się rozbrykały i po prostu... A ten oglądaliśmy ten Sweet Game. A właśnie, miałam powiedzieć o tym filmie, bo wszędzie go widziałam. Lana w szkole, oni rozmawiali o tych filmach, że oni oglądali w ogóle. Ja wszędzie widziałam ten film, wszędzie jakieś reklamy, coś tam, każdy o tym mówi, myślę sobie, o co chodzi w ogóle, że może warto go obejrzeć. I całkiem ciekawe, szczerze zaczęliśmy oglądać, ale na pewno nie dla dzieci, już to tam jest granica wiekowa 16. No właśnie, myślałem. A dzieci w ogóle oglądają właśnie ten serial, bo tam nawet nauczycielka mówiła o tym, że właśnie jak było takie spotkanie ze szkoły z Alanem,
to ona mówiła, że dzieci to oglądają ten serial i że w ogóle zaczęli coś tam się bawić w tą grę i w ogóle... Za drastyczne rzeczy pokazują, nie? No za bardzo takie to jest normalne, pum, 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 zaszczele, pum, 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 następnego, idziemy dalej, pum, pum, pum. To jest film dla 16+, dla 16+, a że dzieci niektóre oglądają, albo większości dzieci, to już jest rodziców problem, bo jest pełno filmów, które wiesz, są brutalne i dlatego są granice wiekowe, więc zaczęliśmy wczoraj oglądać od godziny 10, na początku graliśmy The Voice, później prawie 5 odcinków, no, o godzinie 2, właściwie tak 4,5, o godzinie 2 stwierdziliśmy, że chyba już jest odpowiedni czas, żeby iść spać, bo jeden odcinek trwa godzinę, więc długi, ale jakoś tak szybko mija, co? No. Więc dajcie znać, czy ktoś z was oglądał ten serial już, bo wiem, że są różne opinie, niektórzy mówią, że fajne, niektórzy, że nie za bardzo, w każdym razie tak czy siak głośno o nim jest, więc swoje zrobił. Okej, jedna część zakupów zrobiona, raczej większa część, jeszcze jedziemy na pokładki, tak? Pokładki i potem pierogi. Pierogi! Proszę, będą. Ale ty mówię, tam ruskie? Nie, to ruskie nie było nigdy. Polskie to były, te polskie. Były tam? Tak. Ciasteczko sobie przekąszę na tą okoliczność, że głodna jestem. Prezentera, ciastek. Także jeszcze tylko do liderka. Może będą te pierogi i... W sumie do domu miało być mało zakupów, a całkiem sporo wyszło. Okej, także wtarliśmy do domu. Wtarliśmy do domu. Zakupów pełno. Popcornik. Popcornik! Zrobię wam szybki popcorn. Szybki popcorn. Jest jakiś śmieszny. Pokaż. Pierożki. Jakby było tylko opakowanie. A piekarnik. Zaraz zrobimy. Ziemniaki. Ziemniaki. Piekarnik. Tutaj właśnie kulki z serem do jedzenia. Nigdy tego nie jadłam. Ciekawa jestem, czy to będzie dobre. O, tam, o, jest już takie dobre. Dobre. Tak. Ja to on się tak rozpuszcza. I tutaj są jeszcze ze śliwką. Takie. Ja wiem, czy to jest podobne do tych knedli. Tak się nazywa, co w Polsce są. Zobaczymy, tutaj zaraz na szybkiego ugotujemy na obiad. Give it to her money. Chickling. Chickling drożdż. Chickling cock. Drożdże. A jakieś dziwne tutaj też są. Zupki chińskie. Ja to czasem lubię sobie zjeść taką zupkę chińską. Średnio to zdrowe, ale czasem mam taką ochotę. Jest tutaj piątrzy. Długość 7, 10 taki za 50 gram. Popcorn! To jest takie dobre mięso, to jest wegetariańskie, to jest sojowe, ale ono jest naprawdę takie smaczne. No! Smaczne często to robiłam, także to kupiłam, bo to naprawdę jest dobre w smaku. Następnie jogurt, mleko, tutti frutti, nie myśl, że od razu to zjesz, obiad trzeba zjeść, albo do lodówki możesz włożyć, tutaj też szynka, frytki, ja bardzo lubię te frytki takie cieniutkie i my właśnie robimy je, czasem robimy na patelni z olejem, a czasem właśnie zapiekamy w piekarniku i ja właśnie lubię to takie cieńkie. Krewetki, warzywa mrożone, moglowa?
moje ulubione grzechy. Kolejny jogurt. Kolejne frytki. Jogurt. Tutaj kolejna chuinka. Tutaj Marcinku jakieś mięso. I pasztecik. Pasztecik, następnie zestaw bananów. W ogóle były banany w bardzo fajnej cenie i ekologiczne właśnie też były w takiej samej cenie jak zwykłe, więc taki wór bananów. Następnie co tutaj mamy? Wór marchewki, oddajemy cię królikom, czy do obiadu, czy do czegoś. Wór cebuli, także może zrobię gdzieś w tym tygodniu zupę cebulową. Ja ją bardzo lubię z Marcinem, z grzankami takimi zapiekanymi, więc jest naprawdę spoko. Jajka tutaj są jeszcze. Te ciasteczka, co wam pokazywałam, nie wszystkie naraz. Najpierw jeszcze raz jeść obiad. Cukier. Pomelo. Ja bardzo lubię pomelo. Dawno nie jadłam. Mandarinki, jabłka. I tak wyglądają nasze zakupy. Także ja powkładam te rzeczy do szafek. Coś zrobię właśnie na ten obiad. Ja odezwę się do was później. To co? Co robimy? Któreś z tych? No obydwa. A to jest? Jedna z serem i jedna z tym. W śliwku? Hmm. Ale on już ktoś puka, twoi koledzy. Proszę na gotującą wodę. A, czyli zamrożone, że ten. No najlepiej, bo wiesz, wtedy ile razy ja wkładałam, wyciągałam pierogi, pamiętasz? No. Albo jakieś rzeczy, które były zamrożone, stwierdziłam, a się rozmrozi i one mi się później wszystkie pokroiły, polepiły i nic z tego nie wychodziło. Więc zrobimy to z serem. Myślę, że to jest coś podobnego jak knedle, nie? No. No ze śliwką. Także mixation będzie. Będą knedle z serem, knedle z... To się mówi ze śliwką i pierożki, więc od razu sobie wezmę na jutro do szkoły, bo dość sporo tego będzie. Także postawiłam wodę i wrócę zaraz. Ale te śmieszne pierogi są, co? Dlaczego? Jaki one mają kształt śmieszny? Zobaczcie. Jakieś takie płaskie i takie dziwne. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got free. Lucky, lucky, lucky me. Więc mamy już godzinę 19. Byliśmy po drodze jeszcze. Byliśmy w kościele. I na Maxa. I na Maxa, to by dzieci chciały nagrodę. Także już to zachowanie w kościele, chociaż tak było może nie do końca grzecznie. Mam zrobić to te? Z rotofi? Także kolację zjedzona, ja wziąłam sobie tylko frytki i się tak nimi najadłam. I tak się najadło. Zaraz wylejesz chodzę. Masakrycznie. Nie. Mamito! Także tak zleciał, jakim to jestem sposobem? Jestem Mr. Kok. Zleciał dzień. Szkoń! Mamy gorka kola. Nie widać siebie, jesteś za karłowaty. I... Mami...
zobaczcie na moja brzuszka. Uważaj na Alana, on, Alan jest niższy od ciebie. Panie, jak wieś, jak duży Alan ma? Wcale nie klękam. Wcale. Także myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Kończę. Także mam nadzieję, że mi oglądało wam się tego vloga. Jak nie zostawicie suba, to wam przyjdzie i znosz i wam walę w YouTube, bo wy jesteście takimi gościami, które nie zostawiają suba! Teraz cicho, kończę, pa!